Wszystko ma jakąś przyczynę. Można uznać to za przypadek. Jednak coś musiało się od czegoś zacząć, prawda? Pewnie każdy z nas się kiedyś głowił, skąd tak właściwie się to wszystko wzięło. Bogowie, nasze istnienie, świat, który nas otacza. Od dziecka stworzono nam obraz, pomódl się do bogów, oddaj im ofiarę, pomogą ci. Bogowie, świat tworzy nas i daje wolną wolę. I nagle oczekujesz, że zmienią to, co stworzyli, bo masz taki kaprys? Myślisz, że mają wpływ na nasze decyzje? Nie po to nam dają wolną rękę, byśmy potem potrzebowali ich pomocy w zmianie samych siebie. Jeśli ty nie dasz rady, to co ci powie? Stajesz się taki, jak chcą, ale nagle chcesz wyjść poza schemat? Jedynie ty sam to zmienisz. W końcu to ty żyjesz ze samym sobą. Tworzą cię, ale tobą nie kierują. Jeśli ty nic nie zmienisz, nie oczekuj, że kto inny to zrobi. Ludzka głupota, naiwność, strach, że jest się samemu. Ich zguba. Zaśmiałbym się, gdybym potrafił. Cóż, co tu więcej mówić? Pustka. Co byście zrobili, gdyby wasze narodziny miały przynieść nieszczęście na wasz świat? Właśnie. Mam na imię Delilah. Moje życie nie zaczyna się zbytnio szczęśliwie. Moja matka zginęła podczas ucieczki z Erdenedi. Ojciec, nie mam o nim wiedzy. Marcy, nie chce się o nim wypowiadać, niezbyt o nim wie. Wiele tysięcy lat temu wielcy wiedzący przepowiedzieli moje przyjście. Ta, która ma zgładzić bądź uratować od zguby świat, w którym się narodziła. Przepowiedzieli wojnę, która zniszczy ten świat. Jednak nie mogli przepowiedzieć, kiedy te dzieci się narodzi. Mówili, że dziecię te sprowadzi dawno zamknięty gniew, którego będzie obawiało się Erdenedi. Jednak tej przepowiedni nie ujawniono, dopóki wiedzący nie obawiali się kolejnych wizji przyszłości. Widzieli płomienie sięgające nieba, morza krwi zamiast wody. Jednak ujawnienie przepowiedni także nie doprowadziło do uniknięcia złych wydarzeń. Ktoś mądry kiedyś rzekł, nie ci, którzy głośno są zagłady ogłoszeniem, lecz ci, którzy z tego swą duszą potrafią ocalić od upadku.